Siemanko, słuchajcie, przyjechała do nas ta czwóreczka z dość typowym, nietypowym problemem, zdarzającym się w każdym razie. Zaraz opowiem. Najpierw pokażę autko, jak wygląda. Autko wygląda w ten sposób. Ta czwórka, jak każda inna. Nie ma co tutaj wydziwiać, czy to jakiś mega nietypowy samochód, czy coś. Takie się zdarzają u nas cały czas. Przyjechał taki samochód z błędem dotyczącym asystenta zmiany toru jazdy. Czyli radarów tylnych znajdujących się, zaraz pokażę gdzie. Pokażę najpierw, od czego zaczynamy diagnozę takiego auta. No pewnie, wiadomo, no jako pierwsze podłączamy, po oczywiście w pytaniu klienta, co się dzieje, podłączamy komputer i sprawdzamy kody błędów, bo to jest najprostsza droga do tego, żeby się dowiedzieć, co się dzieje z autem. Ja już sobie komputer podłączyłem, wiadomo, wcześniej. Zrobiłem mu pełen skan samochodu. No i na skanie jednocześnie, jednoznacznie widać, że zmiana pasa ruchu, strona to jest bodajże strona prawa i zmiana pasu ruchu 2, czyli strona lewa, nie może być osiągnięte. Czyli z radarami w tylnym zderzaku nie ma kontaktu w ogóle. Teraz by trzeba się dowiedzieć dlaczego. Jak działa zmiana pasa ruchu? No dość prosto, tak? Jest uruchomiony system. Kiedy go uruchamiamy, tutaj w tym miejscu zapalają się diutki w lewym i prawym lusterku. I w momencie, kiedy nadjeżdża samochód z tyłu na nas i chcemy zmienić pas ruchu, diody nam tu zaczynają mrugać. Kiedy włączymy migacz na przykład w prawo i chcemy zjechać na prawy pas, a jest tam samochód się znajduje albo dojeżdża do nas szybko, tu nam mruga i informuje nas, że nie zjeżdżaj, bo będzie jakaś kolizja. Komunikat ten o awarii pokazuje się też tu na zegarach. Zaraz pokażemy, oprócz tego światełka. O, to jest ta żółte lusterko, które tam się pojawiło. Dobra, wyłączamy zapłon. I teraz tak, musimy się dostać do radarów. Radary znajdują się w tym miejscu. Jeden i z drugiej strony drugi. Zaraz ściągnę zderzak i pokażę, jak te radary wyglądają. Klient notabene przyniósł mi, ponieważ już powiedział wstępnie, że auto było uderzone w tył, co już nam dużo mówi. Przyniósł mi takie coś, mówiąc, że to wymienił i że to jest radar i że z tego powodu może nie działać, bo może założył szkodę. Nie, to nie jest radar. To jest antena, która znajduje się z tyłu pod zderzakiem, znajdziemy ją zaraz, od telefonu. Tak, od zestawu głośnomówiącego. Więc to nie ten element, ten być może jest uszkodzony, ale nie ma wpływu na nasze radary. Także ściągam zderzak i zaraz będę pokazywał co, gdzie, jak i dlaczego. No, no i co, rozbieram ten wóz i taka ciekawostka dla was. Otóż jeżeli kupujecie samochód i jest to akurat samochód marki Audi, to najłatwiej sprawdzić, bo w tym samochodzie na pewno z tyłu po lewej, po prawej stronie są do ściągnięcia takie osłonki. I teraz jak kupujecie takie auto i chcecie sprawdzić, czy na przykład był uderzony w tył, to jest tu bardzo proste, bo akurat tutaj to bardzo ładnie widać, też wam pokażę. Ściągasz taką osłonkę i masz dostęp do całego błotnika, tam z tyłu. I zobaczcie, widzicie? Tu w tym miejscu, tak? Tam też widać, że na pewno było coś tutaj robione. Tu są jakieś plastiki jeszcze pogięte, coś. Generalnie widać, że auto było rzeźbione. Tutaj niby w komorze koła zapasowego, a proszę bardzo, tu antena jest łamana na przykład. Także te ślady są widoczne od razu, z tej strony nie, czyli widać, że był uderzony z lewej. I w większości Audi jest to do sprawdzenia bez żadnego problemu. Jak do nas przyjeżdżałem auta na sprawdzenie przed zakupem, to pierwsze co ściągam te osłonki i patrzę, jak tam wygląda. Czy nie ma wody, korozji, czy nie jest pogniecione, malowane, szlifowane, czy cokolwiek. Także rozbieram dalej, widać, że raczej przyczyną niedziałania tych radarów będzie przeszłość tego samochodu. Okej, okay. Zderzak ściągnięty, nasze anteny telefoniczne, o której mówiłem wcześniej, jedna i druga, no i co, to, że było tu grzebane, to nie podlega żadnej dyskusji, choćby po tym, że widać te białe ślady, to jest tak zwana szlichta rakiernicza, po tym też można poznać, czy auto było rzeźbione, czy nie, to jest po szlifowaniu, na mokro, latuje we wszystkie szpary, tak zwana szlichta, czyli ten pył zmieszany z wodą i zostaje w tych miejscach, oczywiście myjnia nie jest w stanie tego domyć, więc jak ktoś jest trochę pogarnięty w temacie, to będzie wiedział, że od razu, że auto było na pewno u lakiernika i było robione. Teraz nasze radary. Radar numer 1, czyli prawa strona, to jest ten radar. No i radar numer 2, lewa strona, to jest ten radar.
z nimi nie ma kontaktu, żadnej komunikacji, czyli co, zaczynamy od szukania, od wypięcia wtyczek w tych radarach i sprawdzimy, czy dostają zasilanie. Jak dostają zasilanie, będziemy patrzeć dalej i będę Was na bieżąco informował, co tu robimy i w jaki sposób dochodzimy do tego, co jest uszkodzone. Strzelam, że nie mają zasilania albo nie dostają cyfrowej magistrali danych CAN i dlatego jeden i drugi jest martwy, bo nie wierzę, że dwa są uszkodzone. Diagnoza nie trwała zbyt długo po ściągnięciu zderzaka. Wystarczy, że spojrzałem na wiązkę. Być może moje doświadczenie też mi mówi od razu, że coś jest nie tak. Za dużo takich wiązek podpadkowych się już naoglądałem. Spróbuję Wam to pokazać. Już mnie to zainteresowało, że te kable wystają, to jest jedno, ale problem leży dokładnie w tym miejscu, tutaj. To jest nasz problem. Widzicie? Jeden urwany. Tam jest drugi. Polutujemy kabelki, radary ożyją, sprawdzimy, czy są sprawne i myślę sobie, że system będzie żył. No. Nie zapominajcie dawać łapki w górę, nie zapominajcie komentować, pozytywnie czy negatywnie. Komentujcie, żebym wiedział, co się dzieje, klikajcie te subskrypcje, róbcie to, mega mi na tym zależy i będę Wam bardzo wdzięczny. Będę naprawdę mega dozgonnie wdzięczny. Pamiętajcie, że jeżeli robimy instalację elektryczną na zewnątrz, to trzeba użyć rurek termokurczliwych z klejem wewnątrz, który to uszczelnia tą rurkę i nie pozwala się dostać wodzie. Dlaczego, to chyba nie muszę tłumaczyć, tak? Prąd i woda to są generalnie wrogowie. Tylko bo widzę, że oprócz tego, że tu jest uszkodzony kabel, jest urwany, to są pouszkadzane jeszcze inne przewody. Dlatego te inne przewody też utnę, skrócę i zlikwiduję to miejsce, w którym może się stawać ta wilgoć i ta woda. Idziemy sprawdzić, czy działa. Włączamy zapłon. Uwaga, uwaga. Co to będzie? Co to będzie? Proszę bardzo, komunikacja jest ze wszystkimi sterownikami. Robimy ogólne kasowanie błędów. Czyli teoretycznie mamy naprawione. To, co nie działało, już działa. Okej. No i proszę bardzo, zostały się błędy, które nie dotyczą naszej naprawy. Sprawdzimy przy okazji, oczywiście, jak jest podłączony komputer, co. Dobra, tu się tym nie stresujemy, poradzimy sobie z tym później. Można by rzec, że jest naprawione i można to sprawdzić jeszcze w inny sposób. Tam na lusterku jest ta diutka, o której wspominałem. Jeżeli system jest sprawny, to jak wyłączę zapłon i włączę go ponownie, to tam się powinno zaświecić. I proszę bardzo. I wszystko świeci jak należy. I co, wygląda, że wszystko działa, pozostała się tylko jazda próbna, która myślę sobie, że jest tylko formalnością w tym przypadku, ale wiadomo, że trzeba ją wykonać. Składamy wóz i jedziemy jeździć. Zobaczcie, jak lampa wystaje poza zderzak. Ona tu w ogóle nie leży, nie mogę jej dopasować. Także robota blacharska w tym samochodzie jest najprościej mówiąc kopana. Ale co zrobić? Podjechałem sobie na taką dwupasmową ulicę, gdzie będzie łatwo sprawdzić ten system. Side assist ustawiłem już sobie tutaj w menu, side assist, tak. Włączamy go. W momencie, jak zaczynam regulować sobie tutaj, to proszę, lampka się zapala tutaj, lampka się zapala tam, także wiemy, że system na pewno działa. Zrobimy sobie to prawie najjaśniej, jak się da, żeby nas sygnalizował nam jak najjaśniejszym światłem, że coś się dzieje niedobrego. No i co, wyjeżdżam samochodem na ulicę, no i teraz zbliża się auto z tyłu, już side assist mnie poinformował, jak włączę migacz, no to proszę bardzo, mówi mi wszystko, żebym nie skręcał na ten samochód, tak? Także system działa bez zarzutu. Fajnie. W sumie tylko przerwany kabelek. Powód, no, wypadek, tak? I blacharz, który składając wspominał ten kabel. Oczywiście nie mam do niego żadnych obiekcji, pretensji. To jest blacharz, a nie elektryk, także ma prawo takie rzeczy pominąć. No proszę bardzo. W miarę szybko i sprawnie poszło z tym samochodem. Generalnie nie można powiedzieć, żeby to była trudna naprawa. Pan myślę, że będzie zadowolony. Doskonale. Cieszę się. Lubię jak to wszystko jakoś tak się kręci i wychodzi. Nie zawsze tak jest, ale jak tak jest, to dzień staje się lepszy, a że dzisiaj piątek, to w ogóle bezdyskusyjnie, bajecznie bym powiedział.
Sukces, 1-0 dla EKG. Można dzwonić do klienta i wydawać. Piękna sprawa. Lubię.